Wracaj się, wy bezwartościowe zwierzory! Hej, knypku, może ja pomogę? Co? Znowu ty? Ta, jak chcesz sprawdzić ten kryształ mocy, może wypróbuj go na mnie. Ani drgnę, obiecuję. Doskonały pomysł. Smoku, przypieczętowałeś swój los. Cześć, z tej strony Carmen i witam was w kolejnym odcinku Spyro 2 Ripto Strage. Jesteśmy na arenie Ripta, tak bardzo dziwnie, bo zbierałam sobie diamenty w głównym świecie i nie chciałam właściwie wchodzić na tą arenę. Myślałam, że nawet ona nie pozwoli nam wejść przed skończeniem wszystkich poziomów i zebraniem talizmanów, ale jak widać jesteśmy tutaj, więc robimy to. Spyro, chcemy ci pomóc pokonać Ripta. Elora używa zebranych przez ciebie kul do gromadzenia energii supermocy. Łowca będzie ci rzucał wzmocnione kule, gdy tylko będą gotowe. A profesor nawet w tej chwili eksperymentuje z nowymi formami energii supermocy, więc już niedługo będziesz posiadać zdolności, jakie nikomu się nie śniły. O nie, zaczynamy od początku. Powiem wam, że no, ten poziom ma kilka części, więc nawet jak pokonamy Ripto, to się nie cieszmy za bardzo, bo to... No niestety to nie jest koniec. Moja. Musimy tutaj zbierać takie kule i dopiero jak zbierzemy trzy, to możemy tutaj uruchomić naszą supermoc. Tylko, że tą supermoc jest spoko, bo ona działa kilka razy, więc możemy kilka razy w niego uderzyć. Tylko pamiętajmy, że no Ripto też zbiera te kule i jak on... No właśnie, teraz zebrał trzy, więc uwaga, bo będzie w nas tutaj takim właśnie super falą takiego zielonego płomienia w nas uderzał. Dobra, takie zielone pozwalają nam wystrzelić taką zieloną kulę, tylko no niestety tutaj tam niebieską. Niebieskie są spoko, niebieskie robią wam super szarżę, którą jak zaszarżujecie na Ripto, to wtedy... Jak to się stało, że on już znalazł te trzy? Dobra, ale ja mam chyba dwie w tym momencie. Dobra, on wziął trzecią. Znaczy trzecią, swoją pierwszą. Chłopca niestety to tak czasami zrzuca... O, i popatrzcie, zrzucił prosto na niego. I teraz musimy mu uciekać. Ona nas szarżuje. Ale teraz za to my możemy na niego... Patrzcie, kilka razy można go, jak się uda oczywiście, to kilka razy można tą supermoc wykorzystać. Dobra. Oczywiście fajnie jest, jak zbierzemy mu sprzed nosa, bo wtedy on nie wykorzystuje tej supermocy. My za to ją wykorzystamy. O, tam jest zielona. Zielonej nie lubię. Kurczę, no dobra, niech będzie. No, bo niestety jak Krypto nam szybko ucieknie, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić tą zieloną mocą, bo to są tylko takie krótkodystansowe kule, niestety. Więc pierwszą możemy wziąć, z tego co zauważyłam, to dopiero trzecia decyduje o tym, jaką moc ostatecznie będziemy mieli. No nie! On też już ma dwie, ja mam tylko jedną. Dawaj łowcu, łowca zaraz zrzuci to na niego, znając życie i tyle z tego będzie. No dawaj, musimy patrzeć na łowcę, bo on to czasem zrzuca w takich dziwnych momentach. O, jest niebieska, patrzcie. I teraz mamy super szarżę, więc ona dość długo trwa, jeżeli dobrze sobie to ogarniemy. I jesteśmy w stanie kilka razy zaszarżować. Teraz uwaga, jest druga część. Trzech, więc to jeszcze i tak nie jest ostatnia. Uważajcie, tutaj mamy byka i znowu to samo. O, super, że były dwie kule pod rząd. Tu jest czerwona. Oczywiście działa tak samo, więc jak najszybciej tutaj staramy się. Na szczęście udało nam się pół życia tutaj wziąć. To jest pod bykiem, więc boję się tego trochę, więc tego tam nie wezmę. Niestety łowca to tak zrzucił, że to tak samo. No i drugą też wziął. No i trzecią też tutaj. No i teraz uwaga. To nas pewnie...
No niestety, dobra, pierwszą wzięliśmy teraz. Przydałby się jakiś baranek, bo no niestety mamy zieloną baszkę. O, dobra, o wilku mowa. No i tak nas walną, więc nie ma sensu. On teraz ma lepszy punkt, bo jest wyżej, więc jest mu łatwiej. O nie, tam była kula pod nim, znowu łowco, no naprawdę. Zrzucaj je tak na zewnątrz. O, 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 o. Dobra. Czy to była pierwsza, czy to była druga? Owieczka, 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 owieczka. No, byłoby ponad. Czy mi się wydaje, czy jest bardzo mało tych kul? No, bo jest dużo owieczek. Dobra. Odratowałam sobie życie. Oni chyba nie zauważyli. Tak, dobra. Drugi etap zaliczony. Trzeci etap będzie na jakimś takim ptaku. Mamy taką super moc, że możemy cały czas latać, co jest spoko, aczkolwiek no. Musimy tutaj się strzec, bo Ripto w nas uderza kulami takimi zielonymi, które w ogóle mają jakiś taki system namierzenia chyba, bo w ogóle one za nami lecą. No właśnie. Polecimy mu pod prąd może trochę. O! Dobra. Okej, on zmienia kierunek. O nie, on teraz na nas czeka. Musimy bardzo tutaj... Jezu! Nie wiem, jakim cudem nam się udało tutaj już pół życia mu zabrać ponad. Jej! Mamy zieloną baszkę, uwaga! Teraz on jest jakoś tak wyżej. Gdzie on jest? Ucieka nam. Dobra, wzlatujemy też wyżej. On leci tam. Za tym zamkiem takim. Ja tam nie mogę w ogóle wskoczyć chyba. W ogóle coś mnie tutaj uderzyło. A, ja mam taką, patrzcie. Ja mam taką super moc, czy nie? Czy mi się wydaje? Nie. O! Dobra, gdzie on jest? Żeby mnie tylko nie walnął. A! Czeka na mnie. Co za... Dobra, leci tamtędy znowu. Tak! Oby nie było kolejnej części. Chyba to koniec. No, faktycznie ostatni boss. Powiem wam, że całkiem porządny. Chyba nigdy nie zdołamy ci się odwdzięczyć, Spyro. Czyli musisz już iść? Tak, lepiej tak. Będą za mną tęsknić w smoczym świecie. A muszę się jeszcze wybrać na wakacje. Teraz dopiero są mi potrzebne. No. Zanim pójdziesz, zdaje się, że bankier zamierza ci coś przekazać. O-o. Ależ nic podobnego. Łowco? Spyro, bankier bardzo żałuje, że musiałeś tyle płacić w trakcie podróży po Avalarze. Chcemy, żebyś zatrzymał klejnoty jako nagrodę za pomoc. Wow, dzięki. Iskier, złapałby się? Niech tylko wpiszę nowe współrzędne i... Proszę! Spyro, możesz się wybrać na wybrzeże smoków. Hej, może udalibyście się ze mną? Każdemu należy się wolne. Obawiam się, że nie możemy. Ripta nie ma, ale dokonał wielu zniszczeń w trakcie swojego pobytu. Będziemy sprzątać tygodniami. Jeśli chcesz nas odwiedzić, możesz w każdej chwili przenieść się tu z wybrzeża smoków.
A, no dobrze. Chodź, Iskier. Czekają nas teraz wspaniałe wakacje. Yeah. Oj, nie tak szybko. No dobrze, kochani, udało się nam zniszczyć ostatniego bossa. Cudowna to była podróż po ostatniej części z trylogii, którą mieliśmy tutaj do zrobienia na kanale. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych seriach. Trzymajcie się i do zobaczenia.